Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Anglii, no w Anglii, w Wielkiej Brytanii, no to propaganda sukcesu działa na 110%. Pokazywali, reklamowali, tłumaczyli, mówili, że pierwsza osoba zaszczepiona w Ameryce, w Anglii, no to była 90-paroletnia starsza kobieta, babcia, prababcia, matka, siostra, żona i tak dalej, i tak dalej. 91 lat, pierwsza osoba zaszczepiona. Druga osoba, która była zaszczepiona, no oczywiście musiała się nazywać William, no i oczywiście musiała się nazywać Shakespeare, no. Także 81-letni William Shakespeare, noszący na imię i nazwisko wieszcza angielskiego, to był druga osoba. No wygląda na to, że propaganda po prostu działa. Ta maszyna działa, to wszystko dzieje się. No i tak jak wieszcz napisał w Hamlecie, że nieszczęścia biegają stadami. No nie powiedział tak dokładnie, no ale tak mniej więcej wygląda. No i faktycznie te nieszczęścia biegają stadami. Ten koronawirus, wirus korony, no to przyniósł i śmierć, i cierpienie, i płacz, zgrzytanie zębów, ekonomiczną ruinę i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz nawet jak ta zima nadchodzi, no to jest jakaś nadzieja. No fakt jest faktem, że politycy i urzędnicy i rząd narozrabiali sporo. To 10 miesięcy, które minęło, no wygląda na to, w Ameryce straszyli 2-3 milionami śmierci. Mówią, że umarło 250-280 tysięcy, no ale to też nie jest prawda, no bo na razie to nikt nie umiera z żadnych innych chorób. Nikt nie umarł. 40 tysięcy ludzi co roku umiera na grypę, w tym roku jest zero, tak? W Ameryce umiera 200-300 tysięcy na jakieś inne choroby. Wszyscy umierają na COVID. 3 miliony ludzi umiera w Ameryce co roku. I przez te 12 miesięcy to się okaże, że tak jak 3 miliony umierało, tak 3 miliony umiera. No, ale Ameryka jest zamknięta. Ludzie szału dostają. No, prawda jest też taka, że szału dostają, ale zaczynają się buntować. No i nie tylko się zaczynają buntować republikanie i konserwatyści, zaczynają się buntować również socjaliści. Socjaliści chyba też widzą, że jest jakiś bez sensu, to jest jakiś opór ogólnie rzecz biorąc. Aresztują ludzi, właścicieli restauracji, aresztują ludzi, właścicieli klubów sportowych, gimnastycznych, kulturystycznych i tak dalej. Ta pierwsza faza, no to wszyscy liczyli na jakieś takie szybkie rozwiązanie, no ale nie jest. Najbardziej takie restrykcyjne, no to jednak komuniści poprowadzali. Wszystkie te stany, gdzie są socjaliści, demokraci, oni po prostu pozamykali, ścigają, wydają mandaty po 200-300 dolarów. No nie dają ich, no nie tyle skarżą, co straszą, tak? Straszą w Kalifornii, w Nowym Jorku, no to jest kompletna makabra, no ale ci gubernatorzy, ci politycy wszystkim mówią, co mają robić, ale sami nie robią. No ale wracając do Szekspira i do szczepionki, no Trump zrobił kawał dobrej roboty. Pod Trumpem Senat przeznaczył 11 miliardów dolarów do 8 kompanii, no i zdecydowali się właśnie, że zaczynali już w marcu, dali 11 miliardów dolarów dla 8 kompanii. No i Waszyngton, można powiedzieć, tak ekonomicznie bardzo oszczędnie podszedł do tego, no bo zapłacił kompanią, mówi: rób ta co chce ta i wymyślcie coś. No jest, niektórym firmom się udało, niektórym się nie udało, ale rzucali powiedzmy pieniądze jak tylko mogli. No i teraz to ten hazard, to ryzyko wzięte, no to jakoś tam wychodzi. No fajnie.
Pfizer i Moderna no mają te swoje wyniki. No ja ciągle się śmieję z tych wyników, bo 30-40 tysięcy ludzi, z czego połowa ma szolankę wstrzykiwaną, druga połowa ma prawdziwe, i z 30 tysięcy powróciło z miasta, gdzie 100 zachorowało, z czego 5 miało szczepionkę, a 95 nie miało szczepionkę, i wtedy wyliczają, że to jest efektywność 95%. No to można powiedzieć, że no ta statystyka to jest naginana. No ale fakt jest faktem, że dzięki Trumpowi Trump dał taką błyskawiczną trasę, no nie tyle trasę, co drogę do tego, żeby to zrobić, żeby te farmaceutyczne firmy jakoś były w stanie to szybko zrobić. No ale to się wszystko zaczyna dużo wcześniej. Prezydent, no jeżeli zostanie na drugą kadencję, że jeżeli oszukaństwo zostanie udowodnione, Sąd Najwyższy się weźmie, no to prezydent dostanie ten kredyt za to, co zrobił. Jest szansa, że oszukali i Biden dojdzie, no to też Ameryka będzie miała te szczepionki, no ale dużo rzeczy to się zaczęło jeszcze za innego republikanina, za George'a Busha, jak był 11 września, kiedy był ten napad muzułmanów na Amerykę, na te wieże w Nowym Jorku. No to George W. Bush, no wtedy zaczęli się zastanawiać, a co by było, jeżeli będzie jakaś napad broni biologicznej, czy jak będzie jakaś pandemia wywołana, czy przez ludzi, czy przez przyrodę, przez naturę. No i zaczął podpisywać. Podpisywał parę ustaw takich w sumie w 2002, latem, w czerwcu, później drugą ustawę w lipcu 2004 roku, no ostatnią w grudniu 2006 roku, także Washington dał taką miękkość, czy po prostu giętkość do tego, żeby można było reagować na pandemię. No to w tym czasie to już dużo rzeczy się działo. Był ten SARS, był ten z Chin, no wirus SARS też był z Chin, no niestety to tam z Chin to wszystko nadchodzi, żrą te jakieś dzikie węże, żrą jakieś dzikie nietoperze i tak dalej, sprowadzają sobie jakieś dzikie zwierzęta z Afryki. No i to wszystko ma najdziwniejsze rzeczy. Tam milionerów jest i szpanują w tych restauracjach. Już tam świnina, czy wieprzowina, czy kurczaki im nie bardzo pasują, no to są w stanie zapłacić $100-200 za talerz jakiegoś egzotycznego jedzenia. No i ściągają to. To jest po prostu popularne. W cywilizowanych krajach raczej nie ma na taką skalę, a tam to jest. W większości miast średnich i większych i w małych, no to są różne bazary, nie bazary, rzeźnicy, którzy się specjalizują z tym. No i ten SARS w sumie atakował. Później była ta grypa ptasia, H5N1. No i ta H5N1, no to ciężko jest, przeskakuje z człowieka na człowieka, to rzadko się zdarza, no ale jeżeli już ktoś zachoruje, no to po prostu 50 na 100 umiera. Także Bush wtedy się zorientował, o co chodzi, no i cała administracja Busha zaczęła myśleć o tym, jak tu robić te szczepionki, no ale to wszystkie te szczepionki to były dosyć makabrycznie długie, to tam wymagało to do pół roku. W jajkach hodowali te wszystkie wirusy. To z jednego jajka była jedna szczepionka. Na 1000 jajek tam 600 się udawało. Także to kompletnie było wszystko bardzo powolne. No ale to jest to, co Chińczycy. Chińczycy właśnie na jajkach robią te swoje szczepionki.
do tej pory tam kosztuje to 2-3 centy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich właśnie też Chińczycy przekonali, że trzeba te szczepionki w ten sposób hodowane czy wyrośnięte. No oni podeszli do zagadnienia tak jak w sumie gruźlice czy te prątki zabite się robi najprostszą metodą. No to Bush wydał 3 miliardy dolarów na to wtedy, żeby przyspieszyć ten rozwój i cały ten proces badawczo-rozwojowy. Przepraszam. Żeby to zapobiec, czy wykryć te wczesne choroby. Jeden z tych ministrów zdrowia i opieki społecznej właśnie oni pchali te szczepionki wyhodowane na jajkach, no ale najgorsze wyniki to były z rozszczepianiem i składaniem z powrotem genetycznych tych cel. No i to było najgorsze do osiągnięcia jakiegoś takiego pozytywnego, ale okazało się, że było najbardziej poszło do przodu. Później te inne badania też nie za bardzo działały, no ale dzisiaj ten rozłączone, złączone geny, no to jest to, co robi ten Moderna i Pfizer. Chińczycy robią zwykłe rośnięcie, ci robią to, no to miliardy na to poszło. Także te pieniądze z Ministerstwa Opieki Zdrowia i Opieki Społecznej, no to tam poszły z najróżniejszych innych tych instytutów zdrowia. Poszły pieniądze też nawet i z Pentagonu. Pentagon też część pieniędzy dał z tego swojego funduszu, no dlatego, że żołnierze, no to no kto będzie bardziej podatny, tak? Jak żołnierze by się wykończyli, no to nie jest to najlepsze. Także dużo najróżniejszych małych firm startowało, zaczynało i tak dalej. No pieniądze sypali na lewo i na prawo, no ale wszystko po to, żeby znaleźć te najróżniejsze szczepionki. No oskarżają Trumpa, że on tam spierniczył całą tą sytuację koronawirusa. Mnie się wydaje, że nie spierniczył, po prostu urzędnicy i politycy przesadzili. On podchodził dosyć do tego roztropnie. To, co się stało, no to jest karygodne. To, co jest kontynuowane, to jest w sumie karygodne. Zobaczymy, jak te szczepionki będą. No, parę dni temu mówiłem na temat, że niektórzy proponują, żeby płacić ludziom, żeby się szczepili. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak będą reakcje. W Południowej Korei były dosyć dramatyczne reakcje, także zaprzestali tam przez jakiś czas robić. Trudno powiedzieć, którą metodę Koreańczycy mieli, czy takie naturalne wirusy jak Chińczycy, czy te rozszczepiane geny. Pieniądze poszły 11 miliardów, no od podatnika, tak, no bo to zawsze podatnik płaci, to nie jest tak, że rząd daje, no rząd daje jednym, zabiera wszystkim, później daje innym. Korona statystycznie chyba nie aż tak straszna. Z 80% ludzi, których zmarło, no to jest w wieku ponad 65 lat. No oczywiście, że to jest szkoda każdego życia. No ale ci ludzie no, są w stanie jakoś bardziej się zabezpieczyć, przysiąść, przeczekać i tak dalej. Powinni co najmniej wszyscy poniżej 60 roku życia, no to jednak zamknięcie całego narodu, całego kraju na klamkę i ściganie wszystkich bez rozróżnienia kto co robi, no to
było makabryczne. Obiecują te szczepionki przez następne tygodnie. Sporo ludzi przypuszczalnie się nie zaszczepi. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ktoś robi forsę, to na pewno. Najwyższy czas otworzyć Amerykę. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla konserwatystów, zdrowia dla normalnych. Dziękuję za wszystkim, którzy uważają, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest ważna sprawa. Dziękuję, że głosowaliście na Trumpa, dziękuję, że głosowaliście na konserwatystów. Mam nadzieję, że Trump będzie w drugiej kadencji, także to wszystko jest możliwe. No jeżeli nie, no to wybory są co 2, co 4 lata. Głosujcie, nie dajcie się przekabacić na socjalistów, nie dajcie się przekabacić na komunistów. Nie po to przyjeżdżaliśmy do Ameryki, żeby żyć w kraju socjalistycznym. Zdrowia!